Witajcie, młodzi lub starzy adepci nowych technologii. W poprzednim odcinku nauczyliśmy się, jak korzystać z laptopa, by nie wyrządzić krzywdy sobie i społeczeństwu. Jeżeli nie oglądałeś tej kasety, już dzisiaj możesz ją kupić w naszym internetowym sklepie. Zaraz, zabiorą kupić twoją kasetę w internetach, jeżeli nawet nie wiem, co to są internety. Dziękuję, że zapytałeś, mój drogi emerytowany kowboju. Właśnie dzisiejszy odcinek będzie o internetach. Nie chcę lepiej. Widziałem na intu, kadaj, co są w internecie. Podoba mi się twój zapał. Tak więc, czy wy też chcecie poznać magiczny świat internetu? Tak więc, zaczynajmy! Pierwszym krokiem, żeby wejść do internetów, będzie podłączenie się do internetów. Jednakże jest to proces bardzo skomplikowany, więc zadzwoń po swojego wnuka, syna lub informatyka, żeby ci to zrobił. Ja już jestem podłączony do internetów, więc w internecie nadchodzę. Załadowało się. Google są jednym z największych wynalazków ludzkości. Wyobraźcie to sobie, że macie przy sobie doradcę we wszystkich dziedzinach świata. Już nie musicie wychodzić z domu, radzić się znajomym, chodzić do lekarza, weterynarza czy gdziekolwiek indziej. Przecież macie Google. Ale jak ona działa? Po wpisaniu pytania do Google'a automatycznie przesyłane jest do ludzi, którzy pracują w wielkiej firmie w Ameryce w mgnieniu oka. Tam wykwalifikowani pracownicy z listy wszystkich stron w internetach wybierają te, które odpowiadają na twoje pytania. Jest ich bardzo dużo, więc odpowiedź przychodzi natychmiastowo. Drodzy panowie ze Google, mam taki problem, boli mnie mały barek. Ustopi. Co to może być? Pozdrawiam serdecznie i całuję ludzie. Z tego wynika, że raka i umrę za kilka minut. Pamiętasz jeszcze, kiedy musiałeś wysyłać takie listy i czekać kilka tygodni na odpowiedź? Nie potrzebujesz tego badziewia, odkąd masz internety! Dzięki mailowi, czyli takiej skrzynce elektronicznej, pocztowej, możesz wysyłać listy i paczki przez internet i masz pewność, że listonosz nie zaliczy twojej żony pod twoją nieobecność. By wysłać taki list, musimy utworzyć nowy mail. Komputer sam go stworzy bez użycia papieru, czyli ekologicznie. By mail dotarł do kogoś, musisz znać jego adres mailowy. Adres mailowy różni się od zwykłego. Nie zobaczymy tam ani numeru domu, ani nazwy miasta czy kodu pocztowego. W adresie mailowym wystarczy podać nazwę skrzynki, wpisać tak zwaną małpę oraz nazwę strony, na której się ma skrzynkę pocztową, czyli takie jakby miasto, w której ta skrzynka jest.
Teraz wystarczy wpisać temat i treść i wysłać maila. Ja wyślę maila do mojego dobrego kumpla Artura. Ty nie musisz do niego wysyłać, bo możesz wysłać do kogo tam chcesz, tak więc, żeby było miło, napiszę cześć Artur i wysyłamy. O, maila dostałem. Znowu jakiś spam od jakiegoś kretyna. Już nie mogę się normalnie doczekać. Masz już dość tych okropnych reklam i nie masz co oglądać w telewizji? Szukasz nowych wrażeń i niezależnych programów oraz chcesz mieć śmiechu warte kiedy tylko chcesz, a nie tylko raz w tygodniu? Zapraszamy na YouTube! To tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz od telewizji. Nie możesz grać w gry komputerowe? Oglądaj na YouTubie. Chcesz podbudować swoje ego patrząc na porażki innych? Odpal sobie kompilację faili. Nie masz swojego zdania na różne tematy? Oglądaj Gimbo Vlogi. Ale to jeszcze nie wszystko. Wiecie, co jest najlepsze w YouTubie? Że sam możesz zostać gwiazdą filmową. Tak, ty! Możesz nagrywać filmy o czym chcesz, gdzie chcesz i wrzucać je do internetów. Już nie musisz jechać do Hollywoodu, by prostytuować się o angaż w najgorszej śmierze budżetowej. Teraz spróbujmy nagrać swój pierwszy film. Witajcie z tej strony Archie Nowotechnologicki, a to jest mój pierwszy filmik na YouTubie. Dzisiaj zrobię fikołka dla internetu, zapraszam. Wyszło świetnie, prawda? Teraz tylko dajemy super tytuł i czekamy na lajki. I to już koniec na dzisiaj. Dowiedzieliśmy się, jak używać podstawowych funkcji internetów. Więc teraz zostało wam tylko chwycić swojego laptopa lub komputera i surfować z nim po niezmierzonym oceanie internetów. Dziękuję za oglądanie. Kup następną kasetę, w której powiem ci, jak zostać popularnym na Facebooku, zwanym też Ryjo Książką. Do zobaczenia. Jak żyć, gdy technologia kopie cię w żyć? Podpowiedzi Archie Nowotechnologicki. Jak żyć, gdy technologia kopie cię w żyć? Podpowiedzi Archie Nowotechnologicki. Oh yeah.